Siemano, z tej strony Darcio, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Na samym wstępie zachęcam się do dodania subskrypcji, aby się przygotować kolejnych materiałów na moim kanale. Bez dalszego przedłużania, lecimy z filmem. Gojo Satoru, postać jednego z najpotężniejszych czarowników Jujutsu w historii, która już swoim pojedynczym pojawieniem się na ekranie zdobyła specjalne miejsce w sercach fanów ze względu na swoją niesamowitą charyzmę oraz poczucie humoru. Ale tym, co dodatkowo wzbudzało sympatię widowni, było oczywiście bycie badassem. Postacią dosłownie nazywaną najpotężniejszą, zaraz po Sukunie, postacią w historii świata Jujutsu. Ale czemu tak właściwie zawdzięcza swoją potęgę? Dzisiaj pokrótce przedstawię wam te najważniejsze umiejętności, które czynią Gojo tak wyjątkowym. Zaczynając temat zdolności Gojo, nie mogę nie wspomnieć o jednej z moich ulubionych, jaką jest tak zwana nieskończoność. Sama ta zdolność ściśle związana jest z rodziną Satoru, ponieważ była ona przekazywana tak naprawdę z pokolenia na pokolenie. Polega ona na kontrolowaniu oraz manipulacji przestrzenią, dzięki czemu Gojo może wytworzyć między sobą a przeciwnikiem taką pewną niewidzialną barierę. W skrócie pozwala mu to stać się dosłownie nietykalnym. Także jak bardzo chciałbyś uderzyć Gojo, to zawsze znajdzie się pomiędzy wami jakiś ułamek pustej przestrzeni. Ale sama nieskończoność nie czyni Gojo aż tak potężnym, ponieważ dodatkowo wyróżnia go kolejna, tym razem o wiele rzadsza technika jego rodu, jaką jest tak zwane sześć oczu. I nie mam tutaj na myśli dosłownych sześciu gałek ocznych, tylko bardzo starą zdolność, którą Gojo jako pierwszy członek rodu od ponad 100 lat odziedziczył wraz z nieskończonością. Sama ta technika jest bardziej takim boostem dla zdolności Gojo, ponieważ dzięki jej między innymi jest w stanie szybciej przyswajać informacje, czy też krócej, jego procesy myślowe są na zupełnie innym poziomie. Ponadto, dzięki sześciu oczom nauczył się idealnie kontrolować swoją przeklętą energię, dzięki czemu jest ona praktycznie nieskończona i zawsze pozostanie jakaś rezerwa. Ale zdecydowanie największym boostem było wzmocnienie techniki nieskończoności, która działa nawet w momencie kompletnego bezruchu i tak naprawdę Gojo ciągle jest przez nią chroniony. Kolejnymi zdolnościami, które chciałbym wam przedstawić, są następująco: wygaśnięcie przeklętej techniki koloru niebieskiego oraz odwrócenie przeklętej techniki koloru czerwonego. I jak ja kocham porównywać to do magnesu, to wy nawet nie wiecie. Ale do rzeczy. Zacznijmy od koloru niebieskiego. Samą technikę Gojo tworzy za pomocą skoncentrowania odpowiedniej ilości przeklętej energii wraz z umiejętnością nieskończoności. Powstaje wtedy taka, można powiedzieć, czarna dziura, którą Gojo może dowolnie manipulować. Działania samej czarnej dziury myślę, że nie muszę wam tutaj przedstawiać, ale powiem tylko tyle, że po bliższym kontakcie z jakimś osobnikiem Gojo może doprowadzić do swoistej implozji. Natomiast czerwony jest zupełną odwrotnością koloru niebieskiego, ponieważ on zamiast wciągać materię, odpycha ją na wszystkie możliwe kierunki. Widzieliśmy ją już wielokrotnie w akcji, czy to w filmie Zero, czy też w pierwszym sezonie serii. Ale podsumowując, najprościej jest to porównać do plusa, który odpycha, i minusa, który przyciąga. Na sam koniec zostawiłem technikę, którą Gojo do tej pory w anime zaprezentował wyłącznie raz w 20 odcinku pierwszej serii, a mówię tutaj oczywiście o kolorze fioletowym, który jest połączeniem poprzednich dwóch technik, co tworzy nam potężną kulę energii, która nie tyle co niszczy, a wręcz wymazuje wszystko na swojej drodze. No i na sam koniec jeszcze dodam, że nie przedstawiłem wam tutaj wszystkich technik Gojo, ponieważ uznałem, że ten film będzie bardziej takim przypomnieniem wam tych umiejętności do drugiego sezonu, także pamiętajcie, że nie przedstawiłem tutaj wszystkich jego zdolności. A dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Jeżeli tak, no to zachęcam was do bicia na mojego Discorda. Widzimy się w kolejnych materiałach. Do następnego. Bye!